Zobaczmy do Ewangelii według Łukasza, 13 rozdział od 1 do 9 wersetu, żeby zobaczyć, jak mądrość z góry, jak niebiańska mądrość, którą głosił nasz Zbawiciel i Pan Jezus Chrystus, pokazuje drogę, pokazuje, jak należy postępować, jak myśleć przede wszystkim. Czytamy tak. W tym samym czasie przybyli do Niego, to znaczy do Jezusa, niektórzy z wiadomością o Galilejczykach, których krew Piłat pomieszał z ich ofiarami. I odpowiadając, rzekł do nich: czy myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż wszyscy inni Galilejczycy, że tak ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeżeli się nie upamiętacie, wszyscy podobnie poginiecie. Albo czy myślicie, że owych 18, na których upadła wieża przy Syloe i zabiła ich, było większymi winowajcami niż wszyscy ludzie zamieszkujący Jerozolimę? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeżeli się nie upamiętacie, wszyscy tak samo poginiecie. I powiedział to podobieństwo. Pewien człowiek miał figowe drzewo zasadzone w winnicy swojej i przyszedł, by szukać na nim owocu, lecz nie znalazł. I rzekł do winogrodnika: oto od 3 lat przychodzę, by szukać na tym figowym drzewie owocu, a nie znajduję. Wytnij je, po cóż jeszcze ziemię próżno zajmuje? A tamten odpowiadając rzecze: Panie, pozostaw je jeszcze ten rok, aż je okopię i obłożę nawozem. Może wyda owoc w przyszłości, jeśli zaś nie, wytniesz je. Pan Jezus nawiązuje do 2 wydarzeń, które były ogólnie znane w tym czasie w Izraelu. Jedno dość straszne, które rzuca taki cień na osobę Piłata. W późniejszych wiekach historii chrześcijaństwa były tendencje do wybielania Piłata, idealizowania go ze względu na to, że był skłonny wybronić Pana Jezusa przed Żydami, którzy chcieli Jego śmierci, i idealizowano tego Piłata. Tu natomiast mamy dość taki mroczny element w jego życiu, to znaczy, że krew Galilejczyków pomieszał z ich ofiarami. Była to szczególnie taka zbrodnia nacechowana profanacją, lekceważeniem w ogóle prawa, które obowiązywało w Izraelu, prawa Bożego i w ogóle świętości tych żydowskich, bo widzimy, że ci Galilejczycy najwyraźniej składali ofiary Bogu, chcieli Go uwielbić, chcieli Mu oddać cześć, a Piłat był na tyle okrutny, że zabił ich w tym czasie, kiedy składali te ofiary, kazał ich zabić. I rzeczywiście to była straszna śmierć i niektórym mogłoby się wydawać, dlaczego ich to spotkało, skoro służyli Bogu, skoro w jakiś sposób chcieli Go uczcić, a taka ich śmierć straszna spotkała, to może jednak byli strasznymi grzesznikami, skoro nawet przy służeniu Bogu dotknęła ich taka kara czy takie nieszczęście, jakby niektórzy myśleli. Ale Pan Jezus zadaje pytanie, czy myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż wszyscy inni Galilejczycy, że tak ucierpieli? Tu nawiązuje oczywiście do krainy geograficznej, do Galilei, skąd pochodziły ofiary tej zbrodni Piłata, namiestnika Judei. I mówi, że czyżby inni, ci pozostali mieszkańcy Galilei, byli lepsi od nich? Pan Jezus odpowiada na to bardzo prosto. Bynajmniej, powiadam wam, czyli wcale tak nie jest, jest zupełnie inaczej. I powiedział coś takiego: lecz jeżeli się nie upamiętacie, wszyscy podobnie poginiecie. Co to znaczy? Jeżeli się nie upamiętacie, wszyscy podobnie poginiecie. Za chwilę sobie wyjaśnimy, ale zobaczmy jeszcze drugi przykład, który jest nam także bliżej nieznany. Była taka tragedia, może na mniejszą skalę, gdzie 18 ludzi zginęło pod naporem wieży, która spadła na nich w Syloe, w takiej miejscowości, i zabiła ich. I Pan Jezus jakby ciągnie ten temat. Oni nie poruszyli już przykładu tych ofiar zawalenia wieży, ale Pan Jezus też podaje, bo to był znany przykład, być może też go jakoś komentowano nieprzychylnie o tych ludziach, o ofiarach, i nawiązuje do tego, czy oni byli z kolei większymi winowajcami niż wszyscy ludzie zamieszkujący Jerozolimę. I mówi: bynajmniej, powiadam wam, lecz jeżeli się nie upamiętacie, wszyscy tak samo poginiecie. Czyli Pan Jezus naprostował tą sprawę, ona była znana mieszkańcom Jerozolimy, i dwukrotnie właściwie powiedział to samo, że wcale ani ci Galilejczycy, ani ci, którzy byli w Syloe, nie byli większymi grzesznikami niż inni, że tak strasznie poginęli, tak tragicznie zginęli, ale że wszyscy wy, słuchacze, jeżeli nie będziecie pokutować inaczej, wszyscy tak samo poginiecie.
I tu musimy dojść do sedna sprawy, o jakie tutaj słowo chodzi. Greckie, które oznacza pokutę czy upamiętanie. Upamiętanie jest to słowo, którego nie znajdziemy w żadnym słowniku języka polskiego. Jest to taki termin, który przyjął się w środowiskach ewangelicznych, protestanckich, między innymi za sprawą Biblii Warszawskiej, ale też poprzednie przekłady niekiedy używały tego terminu. Jest on tłumaczeniem greckiego słowa, które oznacza dosłownie zmianę myślenia. Ale rozwija się ten temat bardziej. Chrześcijanie, którzy badali głębiej to zagadnienie w Słowie Bożym, rozumieją, że chodzi o coś takiego, co zrobił syn marnotrawny. W Ewangelii Łukasza też czytamy w 15 rozdziale, wersecie 17, że on wejrzał w siebie. Spojrzał w siebie i zobaczył, że jest tam grzech, że źle postąpił. I powiedział: wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu: ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Uczyń ze mnie jednego z najemników swoich. Sięgnąłem celowo do Ewangelii Łukasza, żeby zobaczyć, jak ona sama w jakiś sposób definiuje tę sprawę. Zauważmy, że kiedy syn marnotrawny wychodził z domu, to on nie miał takiej postawy. On chciał się dobrze zabawić, wykorzystać majątek ojca, on go zmarnował i dopiero potem, gdy znalazł się w ucisku, znalazł się w biedzie, gdy go opuścili fałszywi przyjaciele, którzy byli tylko przy nim ze względu na jego pieniądze, wejrzał w siebie i zmienił nastawienie, zrozumiał, że zgrzeszył przeciwko niebu, czyli przeciwko Bogu i przeciwko swemu ziemskiemu ojcu i postanowił do niego wrócić. I to jest taka doskonała ilustracja pokory, że człowiek zaczyna inaczej myśleć, pokuty, przepraszam, upamiętania, że zaczyna inaczej myśleć. Zaczyna inaczej myśleć o sobie, widzi swój grzech, widzi swój problem, rozumie, że zgrzeszył przeciwko Bogu, czyli niebu, i rozumie też, że grzeszył przeciwko innym ludziom i pragnie wrócić do domu Ojca. I to jest taka ilustracja pokuty. To słowo jest różnie tłumaczone. Greckie metanoia tłumaczone jako pokuta. W dosłownym przekładzie jest to zmiana myślenia. Jest to tłumaczone niekiedy jako nawrócenie. Nowsze przekłady mają tendencję łagodzenia tego słowa. Na przykład jeden z najnowszych przekładów mówi o opamiętaniu. O opamiętanie to jest dopiero początek tak naprawdę prawdziwego nawrócenia, prawdziwej pokuty, upamiętania. Więc jest to bardzo ważna sprawa, że nie ma prawdziwego pojednania z Bogiem bez takiego czegoś jak zmiana myślenia, jak pokuta, jak nawrócenie, jak okazanie skruchy, można też powiedzieć, jak żal za grzechy. I zaczyna się to przede wszystkim od uświadomienia sobie rozumowego, że robiłam coś źle, że to, co było w moim życiu, ta moja postawa była zła, że w jakiś sposób obrażałem czy obrażałam Boga swoim życiem, swoim postępowaniem. Jestem daleko od Niego, muszę do Niego wrócić. Potem następuje obrzydzenie takie emocjonalne do samego siebie, do swoich czynów. Także zaczyna się od rozumu, od rozumienia pewnych rzeczy. Potem przechodzi to w emocje pewne, gdzie człowiek wręcz brzydzi się swoim dotychczasowym życiem, widzi, że czynił zło, że to się Bogu nie podoba. Uświadamia to sobie i ma wielkie pragnienie zmiany. Chciałby się wydostać z tego swojego stanu i wie, gdzie ma pójść z tym. Wie, że musi pójść do Boga z tym, bo przede wszystkim przeciwko Niemu zgrzeszył. Drodzy, gdy Dawid zgrzeszył z Batszebą, to skrzywdził po pierwsze Batszebę, bo uczynił ją cudzołożnicą. Po drugie, zgrzeszył przeciwko jej mężowi, bo zaaranżował jego pewną śmierć. Wysłał go na front w takim miejscu, gdzie mieli go opuścić towarzysze broni i miał zginąć. Więc zgrzeszył też przeciwko jej mężowi, wiernemu swemu słudze. Można też powiedzieć, że zgrzeszył przeciwko całemu narodowi. Miał być przykładem dla całego narodu jako król bogobojny, trzymający się prawa Bożego. A co się stało? Stał się największym grzesznikiem w tym narodzie. Ale co mówi, jeśli chodzi o główny obiekt jego grzechu, w Psalmie 51, wersecie
6. Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem i uczyniłem to, co złe w oczach Twoich, abyś okazał się sprawiedliwy w wyroku swoim, czysty w sądzie swoim. Skąd to się bierze, że w ogóle grzeszymy i mamy, właściwie rodzimy się na ten świat już jako grzesznicy? Bo nie wierzmy w to, że małe dziecko nie jest grzesznikiem. Ono jest grzesznikiem, tylko ono jeszcze wszystkiego nie realizuje, tego co może potem zrealizować. Już małe dziecko wykazuje skłonności do złego. Jak to szczególny egocentryzm, egoizm, że garnie do siebie, nie chce się dzielić z innymi i tak dalej. Dawid wyjawia w psalmie 51. Oto urodziłem się w przewinieniu i w grzechu poczęła mnie matka moja. W wersecie 7. To nie znaczy, że ta matka była jakąś grzesznicą, tylko jest to święta prawda o tym, że po Adamie i Ewie, po naszych prarodzicach, dziedziczymy grzech. Tego trudno dokładnie wytłumaczyć, jak to jest, ale oni zbuntowali się przeciwko Bogu, posłuchali szatana i po prostu można powiedzieć, że odłączyli się od źródła życia, od Boga przez to, co uczynili i już umarli duchowo w chwili grzechu, a później już tylko fizycznie. I my dziedziczymy po nich ten grzech. I stąd obowiązkiem każdego człowieka jest usłuchać wezwania Pana Jezusa do pokuty, do pojednania z Bogiem. I bardzo jest ciekawym faktem, drodzy, że takie przesłanie, na przykład w samej Ewangelii Łukasza, występuje od samego początku aż do końca. Pierwszy sługa Pański, który został posłany do Izraela, Jan Chrzciciel, w trzecim rozdziale Ewangelii Łukasza mówi, werset 3, i przeszedł całą krainę nadjordańską, głosząc chrzest upamiętania na odpuszczenie grzechów. A więc co on głosił? On głosił chrzest upamiętania, inaczej pokuty, na odpuszczenie grzechów. I mówi w wersecie 8, wydawajcie więc owoce godne upamiętania, a nie próbujcie wmawiać w siebie ojca, mamy Abrahama. Powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi, a już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostaje wycięte i w ogień wrzucone. O tym jeszcze będziemy mówić, ale zwróćmy uwagę, że pierwszy sługa Pański, który występuje w Ewangelii Łukasza, głosi potrzebę pokuty, potrzebę nawrócenia, potrzebę porzucenia swoich grzechów, odwrócenia się z obrzydzeniem od nich, bo taki jest sens, i przylgnięcia do Boga. Pan Jezus, myślicie, że coś innego głosił? Głosił to samo, też głosił właśnie potrzebę nawrócenia, też głosił to samo. I nawet swoim uczniom kazał to samo głosić. Także trzeba powiedzieć, że nie ma tutaj różnicy. Zobaczmy na dowód Ewangelię Mateusza, że Pan Jezus też głosił pokutę. 4 rozdział, werset 17. Odtąd począł Jezus kazać i mówić, upamiętajcie się, przybliżyło się bowiem Królestwo Niebios. Zbliża się Królestwo Boże. Ono w osobie Chrystusa już w dużej mierze się przybliżyło. Wszelka moc diabelska musiała pierzchnąć. Demony wychodziły z krzykiem z ludzi. Choroby ustępowały. Zmarli byli wskrzeszani. Ludzie byli uzdrawiani. Moc Królestwa Bożego już zaczęła działać z przyjściem Jezusa Chrystusa. I potem w Kościele także widać było moc Królestwa Bożego. Przede wszystkim w czym ona się przejawiała? W największym cudzie pod słońcem. W nawróceniu grzeszników. W Ewangelii Łukasza pod koniec, w 24 rozdziale, Pan Jezus mówił, co mieli Jego uczniowie też głosić. I powiedział w wersecie 47, 24 rozdziału, i że począwszy od Jerozolimy w imię Jego, czyli w imię Jezusa, ma być głoszone wszystkim narodom upamiętanie dla opuszczenia grzechów, dla odpuszczenia grzechów. Czyli dla wszystkim narodom miała być głoszona pokuta, nawrócenie, okazanie skruchy. I nie ma takiego płynnego przejścia w przypadku kogoś, kto coś zrozumiał teoretycznie, do służenia Chrystusowi, do służenia Bogu. Czasami zdarza się, że na przykład katolik, świadek Jehowy zrozumie błędy swojego dotychczasowego wyznania. Przeczyta to i owo, zrozumie, że tam są błędy doktrynalne poważne. I już myśli, że jest chrześcijaninem przez to, że zrozumiał, że tam są błędy.
że zrozumiał, że rzecz ma się inaczej i skorygował niektóre przekonania. A gdzie pokuta? Chrześcijaninem się jest przez przejście przez wąską bramę. I tą wąską bramą jest to, żeby uznać siebie za grzesznika i przyjąć pokornie, schylić ten kark, bo ta brama ma niski taki, można powiedzieć, pułap, schylić ten kark i przyznać, jestem grzesznikiem, grzeszyłem. Chociażby przez to, że tkwiłem w pustej religijności, że miło było mi przez wiele lat słuchać fałszywych nauk i się tym karmiłem. To oczywiście główna odpowiedzialność jest tych, którzy nas nauczali w różnych miejscach, gdzie wcześniej może byliśmy. Ale jednak człowiek też ponosi odpowiedzialność za to, co sobie przyswaja. Jest wiele rzeczy, z których można pokutować i trzeba. I schylić ten kark i przyjąć jedyną drogę, jedynego pośrednika, Jezusa Chrystusa. I przyjąć Jego nie tylko jako Zbawiciela, bo to jest przyjemne, tak, żeby ktoś nas uratował od grzechu, ale też i jako Pana. Poddać Mu całe swoje życie. Odtąd nie co ja chcę, jakie są moje plany, dziwactwa, pomysły, ale co mój Pan chce, co On w swoim Słowie mi mówi. I to jest bardzo ważne. I czasami najtrudniej jest nawrócić się, pokutować takim dobrym ludziom, tak zwanym dobrym ludziom. Miałem takiego przyjaciela, który był nawet krótko starszym zboru, Świadków Jehowy i no, od dziecka był taki bardzo porządny. Nigdy nie wpadł w jakieś tam złe towarzystwo, nie pił, nie palił, nie chodził na dyskoteki. Od dziecka się interesował Bogiem, Biblią. No i tak wszyscy mówili, jaki on jest wspaniały człowiek. I on też się zastanawiał, no fajnie, no już zrozumiałem, że tam są błędy w organizacji świadków, ale teraz, no z czego ja miałbym pokutować? No i ktoś mu powiedział, no zapytaj Boga. Poprosił Boga, żeby mu pokazał, w czym on grzeszy. I Bóg mu objawił. Bóg mu objawił. Pokazał mu na przykład, jak jest samolubny w stosunku do swojej żony, jak nie dostrzega jej potrzeb. I jeszcze inne rzeczy mu pokazał, których on w ogóle nie widział. I dlatego, drodzy, jeśli chcemy, jeżeli ktoś z nas jeszcze nie czuje się nawróconym, odrodzonym dzieckiem Bożym, nie ma tego pokoju ducha, to prośmy o tę łaskę, żeby Bóg nas zmienił, bo pokuta prawdziwa jest też darem Bożym. To nie jest tak, że my sami z siebie to wykrzeszemy. Oczywiście my mamy obowiązek pokutować, ale jest to też darem Bożym. Zobaczmy do Dziejów Apostolskich, 5 rozdział, werset 31. Jest tu mowa o Jezusie. Tego wywyższył Bóg prawicą swoją jako wodza i Zbawiciela, aby dać Izraelowi możność upamiętania się i odpuszczenia grzechów. Czyli Bóg daje taką możliwość. A w dosłownym przekładzie dać Izraelowi upamiętanie się i odpuszczenie grzechów, czy pokutę. Jakby przetłumaczyć, ta możność to jest dodana przez tłumacza dla lepszego zrozumienia. Ale dosłownie z greki dać zmianę myślenia Izraelowi. Więc Bóg daje taką pokutę. Jeżeli czujemy, że nie mamy pokoju, że coś nas gnębi, że coś jest nie tak w naszym życiu, nie wahajmy się poprosić o tę łaskę, żeby Bóg nas zbadał, żeby Bóg nas sprawdził. Bo powiem wam coś takiego, że czasami jest to tak, jak niedawno przeżyłem. Chciałem zjeść jabłko i bardzo ładnie na zewnątrz wyglądało, ale coś mi ono podpadało. Jak je rozkroiłem, patrzę, wewnątrz jest zepsute. I czasami tak z nami jest, że my na zewnątrz wyglądamy pięknie, wydaje się, że wszystko jest w porządku, przychodzimy do kościoła, modlimy się. A chciałbym wam powiedzieć, że pokuta jest potrzebna na początku drogi, kiedy musimy pokutować z naszych grzechów i przyjąć Jezusa Chrystusa i przez Niego pojednać się z Bogiem i stajemy się wtedy dziećmi Bożymi, jak i później. Czasami może tak być, że i w życiu chrześcijanina są jakieś mroczne sfery, są jakieś miejsca nieodrodzone, nieuświęcone i na przykład dłuższy czas nawet boryka się z czymś, co Bogu się nie podoba. I tak się buja, trochę od grzechu do Chrystusa i znowu od grzechu do Chrystusa, albo nawet trwa w jakimś nałogu złej rzeczy i nie potrafi z tego wyjść, ale myśli, no w końcu jestem zbawiony na zawsze, to mogę z tym grzechem też wejść do Królestwa Bożego. Ale musimy być jednego świadomi, że prawdziwa pokuta to jest zaniechanie grzechu też, zostawienie go. W Księdze Izajasza, 1 rozdział, werset
16 Bóg mówi: obmyjcie się, oczyśćcie się, usuńcie wasze złe uczynki sprzed moich oczu, przestańcie źle czynić. Czyli prawdziwym dowodem pokuty będzie, że przestaniemy coś złego czynić. Nie to, że będziemy a po trochu to robić, trochę służyć Bogu, a trochę też i diabłu. Tak? My mamy taki wybór, kiedyś jeden pisarz tak to obrazowo przedstawił. Mamy dwa drzewa codziennie do dyspozycji, od rana do wieczora. Jedno drzewo, przy którym stoi inteligentna istota, taki doskonały specjalista od reklamy i wabi nas wieloma atrakcjami tego świata. To jest diabeł i to jest to drzewo kuszące nas. A drugie drzewo to jest to drzewo, na którym umarł Chrystus. On nie wyglądał tam atrakcyjnie, ale z niego płynie nasze zbawienie. I zastanówmy się, ku czemu ma w ogóle to służyć? Dlaczego miałbym pokutować? Ktoś powie, przecież nie jestem w sumie takim złym człowiekiem, nikogo nie zabiłem, nikogo nie okradłem. Ale pamiętajmy o jednej rzeczy, bardzo ważna jest rzecz, że to jest tylko środek do celu. Gdy apostołowie głosili Ewangelię, to jak Paweł pisze w drugim liście do Koryntian, 5 rozdziale, to mieli taki wzniosły cel. 5 rozdział, werset 17. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków i powierzył nam słowo pojednania. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał. W miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Zauważmy, że również to, że staniemy się nowym stworzeniem w Chrystusie, nie jest celem samym w sobie. Bóg czyni nas nowym stworzeniem, żeby nas przyjąć do Bożej rodziny, żeby nas pojednać ze sobą, żebyśmy mogli swobodnie z Nim utrzymywać więź. Bo największym szczęściem, jakie może człowiek mieć i tutaj, i w wieczności, to jak mówi mały katechizm westminsterski, takie dzieło pisane przez wierzących chrześcijan, to wielbić Boga, cieszyć się Bogiem, wielbić Boga, przepraszam, i cieszyć się już Nim na zawsze. Także wielbić Boga i teraz, i w przyszłości, mieć z Nim więź, mieć z Nim społeczność. W Psalmie 73 sługa Boży Asaf pisze: lecz moim szczęściem być blisko Boga. To jest największe szczęście. I Bóg chce mieć nas jak najbliżej siebie. I nawet pokuta, odpuszczenie grzechów, pojednanie z Bogiem przez Chrystusa, to są wszystko środki do celu. Niektórzy chrześcijanie myślą, że celem jest, żeby Bóg nam przebaczył grzechy i żebyśmy mogli tak jakoś sobie dobrze przeżyć to życie. Nie. Celem jest ostatecznym, żebyśmy w wieczności byli już w możliwie jak najbliższej więzi z Bogiem. Jak opisuje 22 rozdział Księgi Objawienia, czytamy tu o świętym mieście Jerozolimie, że będzie w nim tron Boga i baranka, a słudzy Jego służyć Mu będą i oglądać będą Jego oblicze, a imię Jego będzie na ich czołach. Wyobrażamy sobie, że będziemy kiedyś w przyszłości w pełni własnością Boga? W pełni będziemy blisko Niego i wielbić Go, czcić, służyć Mu w warunkach, które aż trudno sobie wyobrazić. Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, co do ludzkiego serca nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Drodzy, jeżeli ktoś z nas kultywuje jakieś złe rzeczy w swoim życiu, pielęgnuje coś, co nie podoba się Bogu, to może być nawet uraza do bliźniego, nieprzebaczenie. Czasami w życiu niektórych ludzi jest nieprzebaczenie problemem. Żyją ciągle w nieprzebaczeniu. Mają niechęć do kogoś. Może też być pogarda dla ludzi słabszych, dla ludzi ubogich, nieszczęśliwych. To też z tego trzeba pogutować, podobnie jak z nieprzebaczenia. Może być wiele różnych brzydkich rzeczy w naszym życiu, które możemy hodować, jak tacy hodowcy, i coś niezdrowego. I dlaczego Bóg chce, żebyśmy się tego wyzbyli? Bo gdybyśmy w tym stanie poszli takim złym ducha, w nieprzebaczeniu, albo w urazie, albo w pogardzie dla bliźniego, albo w samolubstwie, albo w materializmie też, to też jest
teraz w dzisiejszym kapitalistycznym świecie wielka pułapka i dla wielu pieniądz jest głównym Bogiem. Kościół pieniężników ma najwięcej wyznawców na świecie. I po prostu, co jest w centrum? Bóg nie chce, żeby cokolwiek było w centrum, tylko On. Bo gdybyśmy z takim stanem poszli do nieba, byśmy byli nieszczęśliwi, bo nie będzie tam tych rzeczy. I byśmy źle się czuli. Dlatego Bóg chce nas w pełni mieć dla siebie. I pomyślmy, jakie to jest cudowne, jakie to jest niezwykłe, że Pan całego Wszechświata, Bóg Ojciec, chce nas mieć jak najbliżej siebie. Chce nas już przyjąć w pełni za swoje dzieci. A po uświęceniu, przy zmartwychwstaniu, kiedy nie będzie już człowieku żadnej skazy grzechu, będzie pełna nieśmiertelność, pełna doskonałość, będziemy w pełni zdolni do obcowania z Wszechmogącym Bogiem. Nie będzie w nas nawet plamki grzechu. I teraz rozumiemy, że celem tego dzieła pokuty, pojednania z Bogiem przez Chrystusa jest uczynienie nas w pełni dziećmi Bożymi, które będą w stanie całą wieczność spędzać z Jezusem Chrystusem, z Bogiem Ojcem i będą szczęśliwi w tym. I co ciekawe, pokuta służy też temu, żeby umierał w nas stary człowiek, a rodził się w nas nowy. W liście do Rzymian, w 8 rozdziale, w wersecie 29, Bóg mówi przez apostoła Pawła, bo tych, których przedtem znał, czyli od wieczności znał jako swoje dzieci, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego, a On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. Zobaczmy, jaki wzniosły cel, do którego krokiem jest pokuta. Żebyśmy porzucili stare drogi, brzydkie cechy, a stawali się podobni do obrazu Syna Bożego, do Jego charakteru. On stanie na czele odkupionej ludzkości. On będzie naszym najstarszym bratem. Będzie nad nami panował oczywiście jako król, ale będzie upodobni nas do siebie. Żebyśmy stali się w ten sposób podobni do kogo? Do Boga. Bo Chrystus powiedział, ja i Ojciec jedno jesteśmy. Kto mnie widział, widział Ojca. A więc ostatecznym celem pokuty jest to, żeby zarzucić stare drogi, stare zwyczaje, stare złe cechy i przyswoić sobie charakter Boży, który jest w Chrystusie. Stać się Bożym człowiekiem. A żeby taki Boży człowiek mógł w wieczności obcować z Bogiem. A już teraz pokuta daje czyste sumienie. Daje to, że ilekroć nawet zbłądzimy, coś złego zrobimy, możemy przyjść do Boga, prosić w imieniu Jezusa o przebaczenie. I nie zwlekajmy z tym. Pewien mój przyjaciel miał taką sytuację, że do jego zboru wolnych chrześcijan przyszedł taki dość trudny człowiek i jakoś się tak niemile zachował i on też mu odpowiedział niezbyt grzecznie. I później całe popołudnie nie miał pokoju, nie wiedział, co to jest, aż wreszcie Bóg mu uprzytomnił, bo on się pomodlił, że to ta sytuacja, że tutaj się źle zachował wobec tego człowieka. No i pokutował z tego i zaraz przyszedł pokój. Wyznał ten grzech Bogu, przeprosił, postanowił, że tego nie będzie robił i doświadczył oczyszczenia przez krew Chrystusa. I pamiętajmy o tym błogosławionym lekarstwie. Kiedykolwiek szczerze pokutujemy, żałujemy za grzech, mamy pewne lekarstwo. Pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, werset 9. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Kiedyś spotkałem człowieka, który powiedział mi, wiesz co, ja kilka miesięcy w ogóle nie grzeszyłem, ale potem spotkałem ewangelicznych chrześcijan, powiedzieli mi, że człowiek jednak jest grzesznikiem i grzeszy i zacząłem znowu grzeszyć. Dziwna rzecz, bo apostoł Jan dalej mówi, jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamce z niego robimy i nie ma w nas słowa jego. Upadki są, po prostu nie znaczy, że powinniśmy to lekceważyć, bo dalej apostoł Jan pisze, dzieci moje, to wam pisze, abyście nie grzeszyli. Czyli mamy mieć takie baczenie na siebie, jak mówi list do Filipian, z bojaźnią i drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. Dbać o to przy pomocy Bożej, bo dalej czytamy, że wszak to Bóg sprawia według upodobania swego was i chcenie i wykonanie. A więc trzeba pracować nad sobą, trzeba dbać o swój stan duchowy. Ale czytamy dalej, jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. A więc warto siebie przebadać, czy jestem człowiekiem, który praktykuje wiarę i szczerą pokutę, szczere nawrócenie. Każdego dnia wieczorem zastanawia się, co było dobre w tym dniu, co było złe, przeprasza Boga
i postanawia dalej żyć, iść przez życie po Bożemu. Pomocna jest też modlitwa z psalmu 139, 23 i 24 werset. Badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje. Doświadcz mnie i poznaj myśli moje. I zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną. I tu chciałbym podać taki przykład. Pewien chrześcijanin, wydawało mu się przynajmniej, że jest chrześcijaninem, długi czas obracał się w kręgach chrześcijańskich. Nawet podjął się jakiejś służby, i to nie jednej. Ale później trafił do pewnej grupy o dziwnych naukach i tam spędził dłuższy czas, kilka lat, aż w końcu zrozumiał, gdzie ja jestem. Ja się w ogóle nie rozwijam. A trafił do grupy, która nie wierzyła w podstawowe niektóre nauki chrześcijańskie. I pojechał na taką konferencję chrześcijańską, gdzie przemawiał znany nam także Paweł Jurkowski z Wejherowa. I mówił o tym, że w Chrystusie wszystko mamy, że w Nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości, że w Nim mamy zaspokojone nasze potrzeby, że nie mamy szukać gdzie indziej. I ten człowiek, który był aktywistą religijnym przez szereg lat i zbłądził do dziwnej grupy, stwierdził, to ja takiego Chrystusa w ogóle nie znałem. I pokutował ze swoich grzechów i dzisiaj jest szczęśliwym chrześcijaninem, tryska zapałem, tryska radością. A więc czasami może się zdarzyć, że ktoś płynnie przechodzi, czy z katolicyzmu, czy ze Świadków Jehowy, czy z innej grupy, czy w ogóle do kościoła, a nie ma w nim prawdziwej pokuty, prawdziwego porzucenia zła. A więc dlatego to jest potrzebne, żeby nie żyć pozorami też, żeby nie żyć jakąś fikcją, żeby być prawdziwie pojednanym z Bogiem. Pan Jezus podaje też takie przejmujące podobieństwo o drzewie figowym, które nie wydaje owocu. Właściciel jest zmartwiony i mówi do swojego pracownika, od 3 lat przychodzę, by szukać na tym figowym drzewie owocu, a nie znajduję. Wytnij je, po cóż jeszcze ziemię próżno zajmuje? To jest inwestor, który jest zainteresowany efektami. Nie po to zainwestował w to drzewo figowe, żeby nie mieć zysku. Chce mieć owoce, chce prawdopodobnie albo dla siebie, albo dla rodziny je wykorzystać. Ale najwyraźniej prawdopodobnie jest to ktoś, kto chce na tym zarobić. No ale ten winogrodnik mówi, Panie, pozostaw je jeszcze ten rok, aż je okopię i obłożę nawozem. Może wyda owoc w przyszłości, jeśli zaś nie, wytniesz je. O czym jest to pouczenie? Przede wszystkim to dotyczy narodu izraelskiego. Służba Pana Jezusa w tym narodzie trwała ponad 3 lata. Oto 3 lat Pan Jezus przychodził i ogólnie owocu dobrego nie było. Tylko mniejszość przyjęła Go jako Mesjasza i wydawała dobry owoc. Pan Jezus jeszcze dalej okładał nawozem, mówiąc przenośni, ten lud. Okopywał go, jeszcze troszczył się o ten lud, żeby po prostu doprowadzić go do pokuty, żeby nie miał wymówki, że Boża cierpliwość nie czekała na nich. I wspaniały mamy tutaj odsyłacz w Biblii Warszawskiej. Dziękujmy Bogu za to wydanie, że także są tu cenne odsyłacze. W 2 liście Piotra, 3 rozdziale, wersecie 9 i 15 są ciekawe myśli, które wspierają ten fragment. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. I jak myślicie, do kogo to jest pisane? Jak otworzymy 1 rozdział, to jest napisane do tych, którzy dzięki sprawiedliwości Boga naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa osiągnęli, a z greki dosłownie otrzymali, wiarę równie wartościową, co i nasza. A więc było to pisane do Kościoła, do ludzi wierzących. Był to ogólny list, nie jest on adresowany tylko do niektórych, ale ogólny list. I zobaczmy, Bóg nie zwleka. Czasami może się wydawać, że zwleka, że koniec już powinien przyjść, Pan Jezus powinien powrócić. Niektórzy z nas może są już sterani życiem, zmęczeni problemami, chorobami. Chcieliby, żeby Pan Jezus już przyszedł, zaprowadził swoje królestwo. Ale On okazuje cierpliwość. Nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. I to dotyczy też czasami członków zboru. Czasami członkowie zboru mogą fizycznie być w kościele, ale gdzieś coś ich trapi, gdzieś
mają inne pragnienia, czy nawet pożądliwości, czy jakieś dążenia i nie są szczęśliwi w sobie, nie są szczęśliwi w duchu, coś ich przytłacza, coś ich gnębi. I właśnie taki powrót całym sercem do Boga, z wyznaniem swoich problemów, grzechów, może być takim uzdrowieniem, bo Jego cierpliwość czeka na nas. I Bóg nie jest kimś, kto by miał upodobanie w śmierci bezbożnego. On nawet, kiedy Izrael był w strasznej takiej winie, w strasznym odstępstwie, wystosował przez Jeremiasza takie piękne słowa w 3 rozdziale, 12 i 13 wersecie. Idź i głoś te słowa ku północy i mów, nawróć się, żono odstępna Izraelu, mówi Pan. Nie spojrzę na was surowo, gdyż ja jestem dobrotliwy, mówi Pan, a nie chowam gniewu na wieki. Tylko uznaj swoją winę, że od Pana, swojego Boga odstąpiłaś i oddawałaś się obcym Bogom pod każdym zielonym drzewem, a mojego głosu nie słuchaliście, mówi Pan. Więc Bóg wzywa, uznaj swoją winę, nie chcę chować gniewu na wieki, jestem dobrotliwy. Przyznaj, że miałaś inne bożki. I rzeczywiście czasami w życiu chrześcijanina są inne bożki, ale Bóg chce uzdrowienia, chce nas jeszcze nawodnić, chce o nas zadbać, żebyśmy wydali ten owoc, piękny owoc ku Jego chwale. I apostoł Piotr pisze, a cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek. A więc to okopywanie, to nawożenie, to wszystko, te zabiegi pielęgnacyjne mają służyć wydaniu owocu. I rzeczywiście to też można odnieść do dzieci chrześcijan. Dzieci chrześcijan od dziecka słyszą Słowo Boże. Przez wiele lat słuchają nauk biblijnych, bardzo, można powiedzieć, są zaznajomione z nimi, ale nieraz ich serca są daleko od Pana. My widzimy po naszym synku, raz się interesuje sprawami duchowymi, a innym razem w ogóle tak obojętnie przyjmuje to. I Bóg też daje nam tu przykład, żebyśmy byli cierpliwi, nawadniali jeszcze więcej, jeszcze coś podsuwali naszym dzieciom, jeszcze więcej dawali tych okazji do tego, żeby coś poznały. Bardziej śledzili ten rynek też wydawniczy chrześcijański, czy jakiś filmowy chrześcijański, coś jeszcze pokazać, coś jeszcze dać, coś jeszcze spróbować w jakiś sposób zainteresować Ewangelią. Ale przede wszystkim musimy się modlić. Zbawienie człowieka nie jest dziełem przypadku. To jest Boże dzieło. Pan Jezus powiedział w pewnym momencie, w 6 rozdziale, w wersecie 37 Ewangelii Jana, wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz. Pan Jezus nie mówi, że niektórzy, których mi daje Ojciec, przyjdą do mnie, a niektórzy zrezygnują i nie przyjdą. Nie, mówi wszystko. To znaczy wszyscy tacy, których Bóg daje Jezusowi, na pewno do Niego przyjdą. Werset 44. Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał, a ja go wstrzeszę w dniu ostatecznym. A zatem człowiek sam z siebie, z własnej inicjatywy, z własnego pomysłu nie przyjdzie do Jezusa. To jest dzieło Boże, dzieło Ojca. I dlatego musimy się modlić za naszymi dziećmi, za naszymi przyjaciółmi, którzy jeszcze nie wydają owocu, za naszymi krewnymi. My nie wiemy, kto jest tym, który będzie zbawiony. I mamy trwać, mamy robić wszystko, co w naszej mocy, czy powierzać to Bogu, żeby ktoś wydał owoc. I my musimy też pamiętać, że Bóg w każdego z nas inwestuje. Mamy Biblię w różnych przekładach w naszym kraju. Mamy wolność religijną, możliwość korzystania z nabożeń, słuchania Słowa Bożego. Mamy sporo literatury, materiału w internecie chrześcijańskiego, jest to niemiara. I teraz pytanie, czy wydajemy owoc? Czy to, co czynimy, podoba się Bogu? Czy owoc, jaki wydajemy w naszych rodzinach, czy my jako też pracownicy tam, gdzie pracujemy, czy jako sąsiedzi, jest dobry? Czy ktoś patrząc na nas powie, no tak, masz coś, człowieku, co rzeczywiście ja nie mam. I tu chciałbym podać świadectwo z życia. Znam pewnego brata, który wywodzi się od wolnych badaczy Pisma Świętego. Jest to takie ugrupowanie, które nie poszło za naukami Świadków Jehowy, tylko za naukami Russella, pierwszego założyciela. I on myślał, że jest nawrócony, bo się bardziej zaangażował duchowo. Miał u siebie w piwnicy studium biblijne z przyjaciółmi, takimi gorliwszymi badaczami, studiował.
Ale jego żona była zupełnie obojętna, a nawet przeciwna. Potrafiła trzasnąć drzwiami i nie wyglądało to wesoło. Ale to wszystko go tak skruszyło, że on pewnego razu po prostu z płaczem przyszedł do Boga, wyznał swoje grzechy, pomimo że tak gorliwie studiował Biblię, miał za co pokutować. I Bóg sprawił wspaniały owoc w jego życiu. Ten człowiek się głęboko nawrócił. I jego żona zobaczyła, że jest innym mężem, że nigdy takim mężem nie był przez całe lata ich małżeństwa. I mówi, co się stało? Ty jesteś inny. Ja też chcę to mieć. I ona też padła na kolana i też pokutowała. I dzisiaj są szczęśliwi w Chrystusie. Dzisiaj są ludźmi oboje wierzącymi. Oczywiście wyszli z tych badaczy, poznali Jezusa Chrystusa. On zobaczył boskość Chrystusa nawet w Starym Testamencie w wielu tekstach. I są dzisiaj wierzącymi ludźmi. I to pokazuje, że nie możemy podchodzić w ten sposób, jak niektórzy podchodzą do bolącego zęba. A boli, przestanie. A może tam jest coś poważnego? Może należałoby jednak przejść się do tego lekarza? Nie należy tak przyklepywać. Tak jak Księga Ezechiela mówi o niektórych fałszywych prorokach, że otynkowywali pewne rzeczy. Nie próbujmy wybielać, nie próbujmy półśrodków, nie próbujmy jakiegoś oszukiwania samych siebie. Idźmy na całość. Przylgnijmy całkowicie do Boga w Jezusie Chrystusie. Przyjdźmy całkowicie. Zostawmy to, co nas jeszcze obciąża, wszelki ciężar, jak mówi list do Hebrajczyków. Idźmy za Jezusem. Naśladujmy Go. Jeśli coś jeszcze przytłacza nasze życie, jeżeli coś jest długofalowym problemem w naszym życiu, z którym będziemy się być może borykać do końca, podejmijmy wyzwanie i walczmy. Miejmy też zaufanych przyjaciół wśród chrześcijan, którzy będą też nas wspierać, modlić się, którym możemy się zwierzyć, którzy nas napomną, zachęcą. Także, drodzy, chciałbym nas dzisiaj zachęcić tym do tego, żebyśmy głosili, głosząc Ewangelię, także potrzebę pokuty, potrzebę zmiany myślenia, potrzebę nawrócenia, okazania skruchy. I żebyśmy sami do końca naszego życia żyli wiarą i pokutą, byli gotowi zawsze przyznać się do błędu. Lepiej, nawet jeśli zabrnęliśmy w ślepą uliczkę, gdzieś się posunęliśmy w naszym życiu duchowym źle, przyznać się. Błądzić jest rzeczą ludzką. Lepiej się przyznajmy niż trwajmy, idźmy w zaparte, jak to się mówi. To źle by było iść w zaparte. Lepiej się przyznać, pokutować i po prostu uczciwie iść dalej przez życie. I wydawajmy dobry owoc, który podoba się Bogu. Bóg nam w tym pomoże. To nie jest o własnych siłach, chciałbym powiedzieć. Pan Jezus wyraźnie powiedział w Ewangelii Jana w 15 rozdziale, że beze mnie nic uczynić nie możecie. Także tak naprawdę jedynie będąc blisko Boga Ojca, blisko Pana Jezusa, chodząc w Duchu Świętym, jesteśmy w stanie i prawdziwie pokutować, i prawdziwie wydawać owoc. Niech Bóg nam w tym pomoże, abyśmy uwielbiali Boga naszym życiem, abyśmy byli ozdobą nauki Zbawiciela naszego Boga, jak mówi list do Tytusa. A w tym celu może właśnie służyć to, co Bóg z nami robi, gdzie wzywa nas do szczerej pokuty, gdzie wzywa nas też do tego i oczyszcza nas i inwestuje w nas swoje wysiłki, abyśmy wydawali lepszy owoc. Amen.